Siemaneczko, z tej strony Mesh, witam was w kolejnym odcinku w Cyberpunka, oczywiście. Cyberpunka, brawo. Jesteśmy, jak widzicie, w Afterlife. Zacząłem ładnie pod tym, pod napisikę, no bo stwierdziłem, że ta Kemura jeszcze nie zrobił objazdu. No to w tym czasie my sobie strzelimy Rogue. Jakoś tamten odcinek był pół na pół, troszeczkę fabuły, troszeczkę pobocznych, bo ta Kemura nas trochę wystawiał. To stwierdziłem, że właśnie Rogue dzisiaj będzie wzięta na pierwszy plan. Zwiększyłem troszkę ustawienia na wysoki, chcę testować, jak będzie na wysokim trybiło, także ustawiłem sobie na wysokie ustawienia, wszystkie już, nie tylko średnio wysokie, ale na wysoki. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że całkiem spoko. Hej, V. Claire, tak? Przyszedłeś pogadać o robocie? Fajnie, że podchodzimy. A, no bo to jest robota wyścigów, to może jeszcze nie. Może jeszcze nie. Hej, Rogue, mam pieniądze. Dokładnie, mamy kasiorę. Zobaczyłem, że mamy odpowiednią ilość kasy. Dlatego idę w końcu. Mam kasę na zlecenie w stronę. Zobaczymy, jak to będzie. Zostanie mi ile? No, zostanie mi też 15-19 koła, także sam raz. Anders Hellman, podrzuć mi te dane. I co ja mam? Dwa poproszę. Zrób nam miejsca. No, jakiś ziomuś wychodzi, więc mam usiąść sobie obok niej, tak? Mam nadzieję, że go znalazłaś. Dobra, siadamy obok niej i zobaczmy, co robi. Rzadko taką determinację. Musi ci na nim bardzo zależeć. To kwestia życia i śmierci. Tego też od dawna nie słyszałam. Jestem ciekaw, na jednak na tych wysokich butelkę. Będzie się sprawdzało. Mam nadzieję, że lepiej, bo tak średni kurczę. Walnijmy z nią, oczywiście. Mam nadzieję, że mnie nie oszukam. Może za bardzo ufam tym ludziom Night City, ale... No jakby ona mnie oszukała, to już było słabo, nie? Także zdrowie. Jak zdrowie, to zdrowie wszystko. Kto by pomyślał? Mam drzazgę z informacjami dla ciebie. No to popatrzmy. Zobaczmy, co tam drzazguni. Tego twojego Hellmana nie ma na żadnych oficjalnych listach płac. No to jest w zastrzeżonych kartotekach Chianti. To spółka to zależna Kangtao, korporacji należącej do Chińczyków. Kangtao od dawna używa spółki jako przykrywki dla swoich wrażliwych operacji. Rozumiesz? Pewnie chronią go przed Arasaką. Źle pracował dla nich przy tajnym uchawki. Projekcie. O. Chronią go przed Arasaką i wszystkimi innymi korporacjami, które chętnie skorzystałyby z jego wiedzy. To odszyfrowany przebieg tras najbliższych transportów Kangtao. I myślisz, że w jednym z nich będzie Hellman? Tylko w którym? Spójrz na specyfikację tego konwoju. Jedna fałka, brak wsparcia naziemnego, brak podpiętych manifestów towarów. Kangtao czasem nie rejestruje transportów, jeśli chcą sprzedać coś pod stołem, ale... Zobacz dane obciążenia tej AV-ki. Już zatwierdzone w systemie. Za niskie. Na pokładzie nie ma ładunku. Proszę, proszę. Za to jest wykaz pasażerów. Oddział bojowy ochrony Kangtao. Oraz jeden VIP, transferowany właśnie z Chianti. No to pewnie ten kolega. To były dobre wiadomości. No a, złe. Chodzi o miejsce ekstrakcji. Patrz, tu wszędzie jest przestrzeń powietrzna Night City. Bez szans na przejęcie transportu bez zaalarmowania NCPD. Tu z kolei jesteśmy już zbyt blisko placówki Kangtao. Błyskawicznie przysłaliby posiłki, gdyby cokolwiek drasnęło tę fałkę. Ale tutaj, Jackson Plains. Wąski obszar poza jurysdykcją Night City i poza zasięgiem Kangtao. To twój szczęśliwy dzień. Tam muszę, kurde, go zaatakować. Na pewno przyda ci się ktoś, kto orientuje się w terenie i będzie w stanie zorganizować tego typu robotę. Łącznie ze sprzętem. Znasz kogoś odpowiedniego? Panam Palmer, najemniczka. Co prawda straciła wsparcie swojego klanu, ale to wciąż nomadka. Zna tam te okolice. Pomoże ci, nie będzie miała wyjścia. Nie będzie miała wyjścia? Nie brzmi to zachęcająco. Na bardziej zachęcającą opcję cię nie stać. Nie stać mnie na zmarnowanie szansy na dorwanie Hellmana. To twoja decyzja. Mam złe przeczucia. Dlaczego panam będzie musiała mi pomóc?
Wyczuwam tu jakiś haczyk. Zastraszona może. Od czasu do czasu przewoziła dla mnie różne towary. Ostatnie zlecenie poszło. Nie po jej myśli. No i wisi przysługę po prostu. Ujmę to tak. Znam ją. Straciła towar i wóz. Zrobi wszystko, by odzyskać przesyłkę. Mogę jej pomóc odzyskać towar, ale skoro nie wiemy, gdzie go szukać... Ja wiem. Czyli będę musiał odzyskać towar, żeby ona im pomogła i żeby pomogła im potem dalej tu, pewnie tak. Panam wie, gdzie to jest. Pojedziecie tam, odzyskacie towar i wóz. Skontaktuj się z nią, przesyłam ci na miarę. No wreszcie. Okej, dzięki. Tak zrobię. Czyli pewnie będą się udać na pustynię, tam gdzie moje tereny nomadowskie. Tak mi się wydaje. No dobra, to zadzwonimy do Panam. Panam Palmer, zobaczmy co mam tam do powiedzenia pani Panam. Relik znowu się odzywa. Hej Panam, z tej strony V. V? Jaki V? Skąd masz ten numer? Od Rogue. No, zajebiście. Co chce mnie wpakować tym razem? Nie wnikam w to, co jest między tobą i Rogue. Mam sprawę. To wspaniale, ale w tym momencie muszę zająć się czymś innym. Odzyskaniem ładunku i samochodu? Mogę ci w tym pomóc. No, dokładnie. Skład kolejowy przy Bonita Street. U wylotu z miasta. Spotkajmy się tam. Do zobaczenia. Dobra, gdzie ja mam się z nią w takim razie spotkać? Z tą Panam. Bo jak wciół... O ja pierdzielę, 27 km stąd. Powiem wam trochę daleko, no bo tutaj to już, jak to wygląda, aha, tu jeszcze w ogóle nie mam odkrytego, tu jest Santo Domingo, tu jeszcze nieodkryte tereny, tu jest Pacifica, tu mam jeszcze masę nieodkrytego, dobra. To co, udajemy się tam do tego, żeby troszkę podziałać? Mural tutaj mam jakiś, karty tarota, właśnie te karty tarota mam dwie w ogóle zdobycie tak przypadkowo, o! Widzicie? Tu jest jakaś karta tarota. Mogę je zdobywać. Nie wiem szczerze po co. To taka szybka kolekcjonerka. Wiecie co? W sumie jak tu już tu jestem. Czemu by nie? Cesarzową zdobyłem. Dobra. Może do czegoś się przyda. Lubię takie... Ten, jeżeli mam to na mapie, to lubię takie coś zdobyć. Jeżeli nie mam tego na mapie, no przyznam wtedy już mniej, ale jak jest na mapie... Czemu by nie? Kurczę, kolejna mapka, karta tarota, widzicie? Dobra. Pozwólcie, że dość szybko trzasnę sobie te karty. No, jestem po 50-60 metrów od nich. Więc czemu miałbym tego nie zrobić, zanim udamy się tam do niej? A to może na przyszłość być coś ciekawego, ta karta tarota. Może jakąś specjalną rzecz zanim dostanę u kogoś? Kto wie? Kto wie? Co tym razem? Rydwan zdobyty. Dobra. Także tu chapnąłem rydwanik. Tu jest troszeczkę kurde questów. No ale dobra. Którędy najszybciej będzie mi się przenieść? Tu jest w Afterlife. To w sumie byłem w środku. No ale dobra. Także wróćmy tam i udajmy się do tego mostu kolejowego. Chyba dobrze pamiętam most albo na tory most. Coś z koleją związane na pewno. Udajemy się tam. Boista droga quest dostałem. Nie wiem skąd to. No dobra, kolejny question. Co to jest? Nie, to niemożliwe. Porton Galena? Nie mam pojęcia. Coś uruchomił moje stare auto. Dobra, nikt mi nie tego. Co tam się wydarzyło? Ale ołać. O, shit. Nie mam tam blisko. To jest chyba najbliżej, co mam odblokowane, nie? No cóż, no udamy się w takim razie stąd. Jestem ciekaw, czy to już jest pustynia, czy to jeszcze dalej jest pustynia tam na tym. No, nomadowskie tereny moje. Chyba to już tutaj. No w sumie wiecie, jestem nomadem, więc powinienem się utożsamiać z tym. Z pustynią, z podróżami, z konwojami. Tak jest.
moje tereny. Tu jakiś ten sprzedaż, fura kolejna. Wiecie co, no na razie powiem wam proste, fury mnie nie obchodzą totalnie. Dobra, czy by się tu przejechać? A przyjedźmy się tym razem może tym, cały czas jeżdżę motorkiem. To czemu by zraz się nie przejechać, kurde, normalnie furą? Obok NCPD podjechała. A my się dziabnijmy moim szmelcem dalej. Miejsce spotkania z pana. Oh shit. Nie, nie alarmujcie, nie alarmujcie, ja spadam. Musiałem go potrącić, nie musiałem. No, jeździłem się motorem, teraz nie umiem jeździć normalną furą. Też tak by nie, żebym umiał jeździć czymkolwiek, nie? Do tego zacznijmy. Się boję brać udział w tych wyścigach. Arroyo, nowy obszar. Dobra, podkrywajmy sobie nowe obszary. W sumie, bo czemu by nie. Robiąc te questiki. No ale dzisiaj właśnie czas na tego questa fabularnego. W ostatnim odcinku nie dałem wam do bardzo fabuły liznąć. Dobra, wysiądźmy. Tu mam jeszcze tarocika gdzieś. Gdzie ten tarot? Tu gdzieś jest, na tej. Tak mi się wydaje. Może z tej strony. Jest. Dobra, kolejna karta tarota. Siła tym razem. Także przy okazji sobie łapiemy. I zobaczmy co dalej. Panam. Panam? Cześć. Ty jesteś Wi, co? To gdzie mój wóz? Nie tak szybko. Dowiesz się, jak zgodzisz się mi pomóc. Dokładnie. Tak. Nie, kurwa. Trochę szantażu. Nie pogrywaj ze mną, tylko powiedz, gdzie jest mój samochód. Ej, spokojnie. Wyluzuj. Nie mów mi, co mam robić. Posłuchaj, jakaś podderowana komika. Wiem, gdzie jest twój wóz i ładunek, ale sama sobie nie poradzisz. Więc może się lepiej dogadajmy. No to czego chcesz? Muszę przesłuchać jednego człowieka. Będzie przewożony w konwoju korporacyjnym. Nie zajmuję się porwaniami. Poza tym do przejęcia konwoju będziesz potrzebował więcej ludzi i sprzętu. To tylko jedna fałka. Będzie przelatywać nad Jackson Plains. Ja pierdolę. W zamian informacje o twoim transporcie i pomoc w odzyskaniu go. Umowa stoi? Not bad. Nie. Dobra, umowa stoi. Kurde, przewinąłem. Ale bez mojego wozu nie załatwimy twojej sprawy, więc musimy zacząć od... A, mogę tak wstawać. To gdzie on jest? Rocky Ridge. Podobno wiesz, gdzie to jest. Tam znajdziemy twój wóz z ładunkiem. Całkiem fajna. Nasz ty kutasie. Dorwę cię za to. To co? Jedziemy do Rocky Ridge. Moment, muszę się zastanowić. Nie ma na... Ech, przyda nam się dodatkowa pomoc. Po drodze zahaczymy jeszcze o jedno miejsce. Niby jakie? Moment, dzwonię do klientów. Muszę ich przekonać, żeby olali tego skurwiela. Chce się z nimi dogadać za plecami Rogue? Odważna jest. Albo kurwa po prostu głupia. Boss, hej. Wiem, że nasz chce wam opchnąć towar w Rocky Ridge. Problem w tym, że ten skurwiel mnie oszukał. Spokojnie, ja to załatwię. Tylko daj mi szansę. Fajna w ogóle ten stylowana. Boss. No proszę cię. Ile razy dla was jeździła mi dobry jeans, dobra kurteczka. Good style. Okej, nie odwołujcie spotkania, ale nie przyjeżdżajcie, ja się wszystkim zajmę. Nie, to są moje. Kurwa, jasne, że tak. Zajebiście, dzięki, boss. Nie pożałujesz. Dobra, kupiłam nam trochę czasu. To git. Pokażę wam swoją, ale tu nie wiem, czy jest czym się w sumie chwalić. No, dlaczego mi się nie pokazuje? O, jest i on. To jest stylowa po prostu najmocniejsze rzeczy, jakie mogę obecnie nosić, to noszę. To gdzie chcesz jechać? Do obozu Aldecardos. Muszę pogadać z ludźmi z mojego klanu. Ty się wywalili z klanu. Jakoś nie wyczuwam entuzjazmu. Nie twoja sprawa. Mam tam paru przyjaciół.
A jeszcze więcej wrogów. Jeździłem kiedyś z nomadami. Serio? Nie zgadłabym. Rodzina Bakerów. Stare czasy. Nie ułożyło się, no i wylądowałem w Night City. Może to pomoże troszeczkę, nie? To jednak coś nas łączy. Dokładnie. Spoko. Jedźmy. To wsiadę. Cel niestety pomijam i kucam. Trochę to problematyczne. No to lecisz. Niezły wóz. Przestronny taki. No, tutaj mogę tak nos przedzierać, bo niestety mam jakby podrażniony tutaj. Jak się w ogóle to wpakowałaś? Jedno. Spodobał mi się kolor. I mnie czasami piecze. Sosnowego odświeżacza i dziecięcego fotelika nie było w planie. Wiesz, że nie pytam o auto. No a co mam ci powiedzieć? Że nie chcę odpuścić tego, że wspólnik mnie tego okradł? Czasami będę sobie, że fikserka się na mnie mógł wydzięła? Robić, bo mi piecze. A ty? Pochujcie ten pajac zawałki. Ma informacje, których potrzebuje. A ja mam coraz mniej czasu, żeby go dorwać. Właściwie to czemu mi nie powiedziała, żeby ją naszła? Rogue? Przestań zawracać sobie nią głowę. Kurwa, jak ja nienawidzę tej suki. Pieprzyć, Rogue. Dlaczego się nią w ogóle przejmujesz? Bo potrzebuje pieniędzy? Nie daj się rozstawiać po kątach. W mieście są też inni fikserzy. Przecież sam przyszedłeś do mnie, bo ona ci kazała. Przynajmniej na nią w kółko nie narzekam. Ty jej w ogóle nie znasz. Powiedziała ci, że to ona ustawiła mi współpracę z naszym? I że nie raczyła wspomnieć o tym, że nasz jest z Raffenschief? Kurde, obie opcje bronią Rogue. Ale serio nie zorientowałaś się, że nasz jest jednym z Raffenów? O nie, to nie tak no nie robisz. No nie pokazał mi swojej wizytówki, cwaniaku. Nie monitorujecie, która ich banda działa w okolicy? Rywsi chyba. Do tej pory głównie obrabiali korporacyjne transportery przy 64. Ej, ty rzeczywiście się orientujesz w tych sprawach. No matka krew. Może po prostu akurat tego nie wiedziała. No bo to tak już mnie tak... nie rozśmieszaj. No. Fikser tej klasy wie takie rzeczy. Rogue pewnie wie, o czym teraz rozmawiamy. Nasz i ja byliśmy po prostu elementami jej planu. Tyle. Nie chcę bronić tej Rogue, bo tak jakby nie przepadam za nią. Dobra, pogadane, pomijam podróż. Jaki piecze ten nos, kurde. Tutaj prawa dziara mnie normalnie tak popiekuje, że masakra. Podrażniono, mam nie wiem czemu. No, kogo moje oczy widzą? Bez podtekstu. Zjawa to jakaś? Czy kac okrutny? Pierdolcie się. Dobra, dostałem wiadomość kto? Jakoś. A to od Rogue, to nie chcę z niego pisać. Moja niańka. Wii to Skorpion, to Mitch, przyjaciele. Cześć, chłopaki. Po prostu się przywitajmy. Ty, co ty tu robisz? Zgubiłaś się? Miasto jej się znudziło. Ale wiesz, że stary się wkurwi, jak cię zobaczy. Czyli co, bracia? Podaj na chwilę. Sol nie musi o niczym wiedzieć. Potrzebujemy waszej pomocy. Co jest? O co chodzi? Raffeni wyrolowali Panam. Jedziemy uświadomić im, że to był zły pomysł. Mocno zaleźli ci za skórę. Inaczej nie słuchałabym tak cierpliwie waszego pierdolenia. Wiesz, że zawsze możesz na nas liczyć. No to lecimy, bierzemy chłopów i lecimy. Teraz nie da rady. Serio? Nie pomożecie? Stary nas wyznaczył do roboty przy generatorach. Baterie padły. Nie pomożecie przez jakieś jebane generatory? Jaja sobie robisz, nie? Naprawdę was potrzebujemy. Nie tym razem. Potrzebują nas tutaj. Kurwa, nie wierzę. To na marne przejażdżka. Warujecie tu, bo Sol wam kazał? A mnie macie już gdzieś, tak? Panam. Tu nie chodzi o Sola, tylko o klan. Przecież wiesz. Słuchaj, z obozu się nie ruszymy. Nie ma szans. Ale o sprzęcie Sol się nie wypowiadał. To co nam dacie ciekawego? Może jakąś fajną katankę macie? Okej. Dobre i to. Będę potrzebowała twojego karabinu. I paru swoich rzeczy. Wiesz, co chcesz. Tylko uważaj na siebie. A ja mogę? No, dzięki. To ja... Też bym chciał coś. To ja w takim razie ogarnę sprzęt i znikam. Dobra, to chodźmy za panem.
Jesteś na mnie skazana. Tutaj rozczarowana. Podnieśmy sobie troszeczkę. Nie wiem. Zawiedziona chyba. Tylko żeby tego Sola nie spotkać lepiej. Cześć pana. Wpadłaś na dłużej? Zaraz się stąd zmywam. Pogadamy następnym razem. Bo jak on jest na nią cięty, to nie będzie to zbyt przyjemna pani rozmowa. Pewnie nie skończy się to zbyt przyjemnie. Przyprowadziłaś więc nowego? Może lepiej się nie wbijać, co? A Sol o tym wie? Gówno się to obchodzi. No i dobrze. Jestem ciekaw, czy te drzazgi coś mi dają, poza rozwinięciem historii, które może sobie na końcu przeczytam po prostu. No zobacz, przeczytaj. To jest po prostu, to są po prostu historii, nie? Pomóż mi z tym. Co tam jest? Parę drobiazgów przydadzą nam się. Czyli nie było tu nic dla mnie ciekawego. Dobra, mamy wszystko. Jedziemy. Co, wracamy z panem. Dogadałaś się z Solem? Wracasz? No, chyba nie. Bo cię olała, typie. Ała, mój nos. Następnym razem, Eli. Skrzyneczka Militechu. Nie jest to zbyt pewnie dobra rzecz. Skoro Militech tam w środku. Ostatnio co z Militechu nosiłem, to tego robocika. No, to uciekam. Tak, tak. Zjeżdżajcie, już. I odzywaj się czasem. Pilnuj, Eli. Wrzuć tutaj. Odkładamy skrzyneczkę w takim razie. Łyczek dobrej kawusi. No to jedziemy. Skakuj. I lecimy dalej. I love New York City. Mitch i Scorpion wydają się spoko. Są najlepsi. W sumie na ich miejscu też bym została w obozie. Pierdolić sobie. Dobra, nic tam bardzo nie było do gadania. Okej, jesteśmy na miejscu. To przewijam. To co robimy? Musimy się przygotować na wizytę Rafenów, a mamy mało czasu. Będziemy improwizować. Kurczę. Rozejrzyjmy się. Sprawdź, czy jest tu coś, co moglibyśmy wykorzystać. To ja już nic nie widzę. Jakieś śmietniki, jakieś pierdółki. Tu coś ciekawego znajdę, widzę. Za pomocą Kiroshi muszę przeskanować miejsce spotkania. Dobra, tylko co ja mam tu przeskanować na pewno? Wózek widłowy. Rocky Ridge już bardziej martwe być nie może. Tu nic nie działa. No to omawiamy plan. No i? Znalazłeś coś? Tylko, że tu nic nie działa. Wszystko odłączone. Zacznie działać. Rafeni przyjadą po zmroku, nie? To zrobimy im niespodziankę. Ale musimy przywrócić zasilanie. Sprawdźmy tę stację. Okej. Okay. Ja mam to zrobić, nie? Podobnie jak na początku. Podniosłem zmorę. Transformator tutaj. Ja nie wiem co dalej. O shit, zleciałem. Przyspieszyłem sobie te bieganie, to zapierdzielam czasami jak głupi. No podnieś. Zeskanujmy to. Znalazłem bezpieczniki, ale tam też nic nie działa. Nie szkodzi. Już wiem, jak tych chujków zaskoczyć. Dobra, to omówmy ten kolejny plan. No tak. Całe skrzyżowanie jest podłączone do tej stacji transformatorowej, nie? Na dachu jest rozdzielnica. Gdy ją włączymy, to wtedy wszystko tutaj rozbłyśnie jak napieprzone święta. Kapujesz? Które przemykają mi tu za plecami co chwilę. Aj, tego nie mogę niestety, za mało mam tego. Stara dobra dywersja. Żebyś wiedział.
Po pierwsze, nie wiemy, ilu ich przyjedzie. Stawiam na to, że spora ekipa. Po drugie, musimy mieć szansę na przedostanie się do mojego wozu. Jak będą w grupie, nie mamy szans. Dlatego zrobimy im na tym skrzyżowaniu małe show. Tak. Sprawimy, że to zadupio żyje. Zobaczą światło nie mogę doczekać. Musieli posprawdzać, o co chodzi. Spoko. No, tylko najpierw musimy uruchomić terminal na dole. Bez niego skrzynka na dachu to tylko kupa złomu. Chodź, podłączymy do niego akumulator wozu. To powinno załatwić sprawę. No to lecimy. Zaczekaj na mnie pod stacją. Podjadę. No, podjedzie. To się zejdzie 3 godziny. Teraz w tym czasie mogę walnąć w Explore. Może coś tu ciekawego się znajdzie. No, oczywiście. Jakieś dobre zawsze szpargałki meszelek znajdzie. Oczywiście ekwipunki to wszystko, tak jak mówiłem, będę ulepszał sobie poza nagraniami. Trzeba wam po prostu... Ja nie chcę wam tego pokazać nagrania, bo szkoda czasu. Stwierdzam, że będę wam po prostu co odcinek coś nowego będę miał pokazywał na starcie i tyle. Może bardzo tego chcecie dać znać. Dobra. Widzę, że panel jest w dobrym stanie. No to co teraz? Zrobię obejście do zasilacza i będzie okej. Musimy go tylko jakoś uruchomić. Weź kable z bagażnika. Podłączymy do akumulatora. Już się robi panam. Bagażnik. Podnosimy wszystko. A, maseczki otwieramy. Plus podłączony. Czyli niby 77, a dalej akumulatory. W silnikach. Już, teraz minus. Najpierw plus, potem minus. Ale dobrze nam służył. Okej, mam napięcie. Włącz zasilanie w środku, tam powinien być terminal. A potem leć na dach. Zrobi się. Ja się rozłożę na wieżę, będziemy mieć całe skrzyżowanie jak na tacy. Czyli co, muszę wejść tutaj, tak? Przełączysz bezpieczniki, dobra? Jasne. Tak jest. Czyli tu, co mam teraz zrobić? Używamy. Dobra, aktywuj. Rozdzielnica podłączona. Zajebiście. To się z nimi zabawimy na tym skrzyżowaniu. Idziemy na pozycję. No to co, ja muszę wejść tu na górę, tak, tak. Uj, będzie zabawa. No to teraz czekamy. Pamiętaj, jak ich zobaczymy, włączasz prąd. Okej, okay. Osłaniaj mnie w razie czego. Nie wiem, czy przeładowana bronią, ale chyba mam. Tak mi się wydaje. Dobra, to łyczek kawki, zaczynamy rozpierduchę. Jest mój wóz, widzisz go? Nie da się go nie zauważyć. Weźmy ich z zaskoczenia. Spróbujmy to zrobić po cichu. A jakby co, to zacznę ich odstrzeliwać. Gra? No gra. Mam kliknąć ja, czy oni? Czy ona sama mi postać? Czekajcie tu na nich. No to szykuj się. No jestem gotowy. Zaczynamy przedstawienie. Teraz. Niech stanie się jasność. Dobra. Musisz zgadnąć klucz do wozu kierowca. Nie zgląda się za laską z Irokezem. Irokez, jasne. Dobra, szybko robimy ujawnienie interfejsów. Dałoby się stąd wszystko odciąć, nie wejdę się. Troszkę ich jest. To kto to? Może jego szybkolny bym się nie dostał. Próbuj. Jest to jakieś inne wyjście? Jest. Of course. Dobra, czyli co, mamy się troszkę poskradać. Także spróbujmy. Znając moje szczęście, nie wyjdzie mi to w ogóle, ale... Czemu by tego nie zrobić, nie? Tamten ziomek na górze jest dość upierdliwy niestety. Jeden mnie zauważa.
Nie wiem, który to, ale pasowałoby się troszeczkę schować. Jakby to rozplanować, nie wiem. Co ja tym mogę zrobić? Cel głuchy, nie, dobra. Niestety tamten na górze go dość dobrze obserwuje. Nie wiem, czy dam radę to po cichutku fajnie rozegrać. W tamtą stronę. Myślę, że w tą... O, tu ten ziomal jak... dobra, pasowałoby jakoś odwrócić uwagę. Tylko gdzie? Shit. Dobra. Odwracamy uwagę. Chyba chcę podnieść ciało. Szybko je gdzieś przenieść. Ukryjmy tutaj ciało. Troszeczkę do skradania czas potrenować. O, shit. Ta sobie tu się siedzi na totalnej chillerze. Ujawnimy jeszcze raz interfejsy. Gdzie są wszyscy? Tamta jest tam, zaczyna mnie dostrzegać, niestety. Nie jest to zbyt sympatyczne. Tu jest jeden. Dobra, pozbyłbym się jej, tylko jak? O, fuck. Dobra, zrób mi szok dźwiękowy. Dobra, ale to niestety i tak mnie widzi przy szoku. Kurde. Nie wiem, jak to rozkminić. Myślę, mam być szczery. Chyba zrobię to po prostu w ten sposób. Dobra, kolejna załatwiona. Podnosimy ją. I chowamy. O, tutaj nie mogę niestety. No dobra. Tutaj myślę, że nikt jej znaleźć nie powinien. W tym oto miejscu. Dobra, chill, na spokojnie. Chcę każdego po kolei wyeliminować. Nie to. Ujawnijmy jeszcze raz interfejsy, pokażmy, gdzie są wszyscy. Czyli tak, jedna jest tu, jeden jest tam, jeden jest tu. Czy ja mogę jakoś je od tyłu tu załatwić? Dobra, to był ewidentny chyba błąd gry. To był ewidentny błąd gry chyba, co? Nie powinno tak być, że ja przez ten przyjąłem. Kurde, zatrzymałem je. Dobra, to jest ta laska z Irokezem, to ta, co ma klucze. Biorę wóz i spadam stąd, nie ryzykujmy. Widzieliście, niestety przez lustro mogę ją wyjąć. Chciałem zobaczyć, czy faktycznie dam radę to zrobić. Niestety dałem, no troszkę słabo to wyszło, że tak dało radę. Ale co zrobicie? Nic się nie zrobi. No podnieś to. Podnieśmy kałacha. Głośno tu jakoś, strasznie. Myślałem, że jak ją wyciągnę przez to okno, to nikt tego nie usłyszy, nie? Ale no niestety. Stało się inaczej.
Chciałbym zabrać jak największą ilość jeszcze dobrych rzeczy. Skąd on mnie trafił? Dobra. Dobry jest. Dobra, ładujemy, ładujemy. Przejmuję katankę i szybki ra... A! Zabiło go to. Popalenie go też zabiło. Ktoś mnie tu strzela. Ten koleżka. To czas troszeczkę na snajperkę. Bardy. Dobra, przeładujmy. Ale tak jestem z siebie dumny, bo dużą część ich udało mi się załatwić po cichu. Tak jak planowaliśmy. Może nie wszystkich, jak to miało być w pierwotnym planie, ale z dobrej to nie. Dobra, teraz co? Wałujemy furę i spadamy stąd. No jedź. O. Myślałem, że fura nie chce mi jechać, bo nic nie działało, ale dobra, działa. Ładnie się zbiera. No nawet dość przyjemnie, wam powiem. Dobra. Spadaj, ja prowadzę. Proszę bardzo. To moje. To patrząc na moje umiejętności, to najlepsza kwestia będzie. Kurde, ale to było dziwne, że przez szybę mogę ją wyjąć. Myślałem, że jak ja wyjmę przez szybę, po prostu ją tam wywalę, zabiję i tyle, nie? A tu tutaj dupa. Chyba, że ta z góry mnie zobaczyła i dlatego mi ten... Dlatego nie pykło. Oj, coś czuję, że będzie strzelanko z okna. Nie wiem, czemu tak czuję, ale coś tak... Jak? Zajebisty wóz, co? Zajebisty. Nie dziwię się, że go chciałaś odzyskać. Och, nareszcie razem. No i widzisz? Daliśmy radę bez Mitcha i Skorpiona. Słuchaj, Vi, to jeszcze nie koniec. Nie? Masz ładunek, masz wóz. Ale nasza nie było w Rocky Ridge. Nie pojawił się. No nie, ona jeszcze by chciała go utłuc. Jednak od początku chodziło tylko o zemstę. Gówno o mnie wiesz. Albo nie jesteś wobec mnie szczera, albo sama nie wiesz, czego chcesz. Nie wiem, co chcesz. Kurwa, posłuchaj. No Jezu. Wiem, gdzie mają swoją nogę. Będzie chciała, żeby go dojechać, wiedziałem. Autostradę w pobliżu. Nie spodziewają się nas. Sprawy same się nie rozwiążą. Kurde. Najpierw dokończmy deal z Six Streetami. O naszu pogadamy potem. Jakie potem? Potem będzie za późno. Teraz mamy szansę wziąć go z zaskoczenia, póki nie wie, co się stało. Naprawdę chcesz właśnie teraz uderzyć na kryjówkę Rafenów? I to z towarem, który przed chwilą odbiliśmy? Towarowi nic się nie stanie. Vi, ja to muszę zrobić. Rozumiesz? Nie podoba mi się to, ale dobra. Potrzebuję jej do późniejszej akcji. To gdzie ta ich nora? Niedaleko. Dzięki, Vi. To, co zrobił nasz. Nie wiem, czy powinienem się godzić. Nie mogę w to uwierzyć. Był pierwszą osobą, z którą zaczęłam pracować w Night City po opuszczeniu Aldecaldos. A ja mu zaufałam. A ja ufam tobie. Mnie też ktoś zdradził teraz w ten sposób. Co? Wiem, jak się czujesz. Ty też mi, kurde, łamiesz słowo. Wyrównałeś rachunki? Nie zdążyłem. Zrobił to ktoś inny. A gdybyś mógł, załatwiłbyś to? Nie wahałbym się. Dobra, miejmy to za sobą. Nie no, zemsta jest ważna, kurde, gotowy? Jeżeli ktoś ten... nie podoba mi się to, ale dorwijmy go, no. No, średnio, przyznam, mi się to podoba. Jeszcze wjeżdża do nich na pełnej, ty, samochodem.
Dobra, widzę, że się pana mnie pierdzieli w tańcu. Coś tu jeszcze będzie ogień od razu, od samego startu. Zabawimy się! No, to tak jak myślałem. Dobra, Nejdzik. Oh fuck. Nie, to nie. Ej, do mocno bio. Dobra, tutaj raczej mi nie... Dobra, ten nie żyje. Uleczmy się. Fuck. Nabij granat. Dobra. Kurde, kolejny granat. Ła! Dobra, rzućmy im tego. Poszedł ogłuszający, jedziemy. Oh fuck, ile ich tu jest? Dobra. No tego się nie spodziewałem. Ona chyba trochę przegięliśmy. Dobra, szybka zmiana granatu. Jednak ten, co my tu mamy, rozpoznawczy, to średnio odłamkowy. Jak ja w ogóle rzucałem? A ja rzucam tym EMP. Ej, dobra, to w sumie jest dobre, mogę ich zarzucić tymi granatami trochę. Przegrzewają mnie jeszcze typy. Obrzuć mi trochę tymi granatami, dajmy im trochę tego efektu. No i dobra. Teraz dojedźmy. No tutaj niestety na katanę troszeczkę nie da rady. Bo niestety jest ich ciut za dużo na katankę. Chyba typ mnie przegrzewa cały czas. Zarzućmy ich tymi granatami. Kurde, nie wystawia tej główki. No ale mogę, no, trener niestety jest przesrany ten. Bo dojedźmy trochę z tej snajpy. Właśnie, dlaczego sobie nie wezmę tych ujawnienia interfejsów? Gdzie ten netrunner siedzi? Pierdzielony. Leczonko. Medic. Przejmijmy go na shota. Dobra, tam gdzieś jest ten netrunner. Pytanie gdzie? No w sumie dlaczego ja teraz to zbieram? Dobra. To jest Hanet Runner, nie? Ujawnijmy interfejsy wszystkich. Dobra. Wróćmy tam granacikę. Tego netrunnera pasowałoby. Dobra, yeah, nie żyje, super. Dobra, dorzućmy im troszeczkę tutaj, jeszcze towaru. Nie, to nie był ten detal, o którym myślałem. Dobra, wjeżdżam na nich. Pora na prawdziwą zabawę. Oh, fuck, nie wiem czy nie pierdzielnąłem beczki mieczem. Albo znowu kochany granat, kurde.
Aj, to mi się... To nie, nie, nie było to szczęśliwe zbytnio. Od nowa, nie, kurde. A już tak ładnie szło. Co tu się, halo? Dlaczego jestem w niej? Z jednej strony to przyjemne, ale z drugiej strony dziwne. Shit. Naprawdę myślałeś, że ci kurwa odpuszczę zjebie? No, pora na zabawę w takim razie. Troszeczkę granatów. Przejmijmy, tak? Aj, zaczynają się granaciki. Dobra, leczymy, leczymy. Uważaj, skurwiele idą od drugiej strony. Niech sobie idą. Powodzenia. Shit, shit. Ja pierdzielę, no teraz zaczyna się. Nie jest tak kolorowo. No takie miałem dobre podejście te pierwsze, no. Naprawdę, kurczę, nie wiem. Czy ja już ostatnio tak lamię w gry, czy ta gra jest taka trudna naprawdę, no? Ja wiem, że wziąłem poziom trudny i oni naprawdę tłuką. Może właśnie w sumie troszeczkę z tym... Naprawdę myślałeś, że ci kurwa odpuszczę zjebie? O Jezu, nie, kurde, no co jest? Zobaczcie, ja chwilę się wychylę, już zostaje takie baty. Dobra, przejmijmy tego tak, przeładujmy sobie na spokojnie. Nie, przez dwie barykady się raczej nie przebije, ale przez tego pana. Dobra, mogę go wykończyć na spokojnie. Przeładujmy sobie znowu. Myjmy karabinek. Dobra, obrzućmy go troszeczkę. Żeby wyszedł. Dobra, ten koleżka. Ten koleżka już nie żyje. Troszkę leczonka dajmy sobie. Tamci jeszcze nie dojeżdżają, dobra. Zarzuć mi tam trochę granatów. Czy oni już tam są, czy nie mają? Dobra, kolejny nie żyje. Obrzućmy ich tam troszeczkę. Dobra, żyćko, żyćko, na spokojnie. Dobra, przeładujmy sobie. Nie dajemy im na wygraną. Dobra, tam nie chce mnie przegrzewać, dziad. On tak dużo mi tak wcale nie robi tym przegrzaniem. Jakby się mogło wydawać. Tu tego typa podjadę. Ci są jeszcze, kurde. Uff!
No nie, jak on mnie przejmuje. Czym on mnie atakuje? Widzicie to? Ja dostaję 3 kulki, ja padam. Jaki on jest potężny, ten typ. Ten jeden typ od sam dochodzi, bo ten początkowy to są leszcze. Kurde, i to naprawdę dobrze mi teraz szło. Najgorsze jest to, że nie mogę tu z katanu wlecieć, nie? Teraz troszeczkę żałuję pójścia w katanę, bo widzę, że nie jest takie kolorowe w tej grze. Pójście w te katany, szczerze. Fak, 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 klękaj, klękaj, klękaj. Leczonko, 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 ile wlezie. Piękny strzał w łepetynę, drugi strzał w łepetynę. Ty też padaj. Dobra, tych dwóch nie żyje. Bo myślałem, że ta katanka będzie troszeczkę mocniej tutaj działała. Niestety nie działa tak, jak bym chciał do końca. A dobra, nie poddaję się. Ja jeszcze będę to wykorzystywał w lepszym stopniu. Dobra, przeładujmy znowu ją. Dobra, oni teraz będą podchodzili, nie? Dobra. Ten nie żyje. Tam ci jadą, dobra, ten nie żyje. Tych zarzućmy tymi granatami. Wow, wow, wow. Dobra, jak najwięcej granatów tam im dorzucić trzeba. Niech oni już będą osłabieni od samych granatów tam. Armatę? Ta armata mnie tak tłucze. Ale leży typo, pięknie. Dobra, czyli tam armata była, netrunner jeszcze. Ja bym ich jeszcze typków zarzucił tam troszeczkę. Dobra, tamten nie żyje. Przełączmy broń. Dobra, powinien się dopalić, mam nadzieję. Dobra, nie żyje. Dobra, ten nie, tych dwóch padło. Leczmy się. Dobra, kolejny nie żyje. Nice. Ale hedzior poszedł. No nie ruszaj się. Leczymy, 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 leczymy. Pilnuj się, łatwo ci powiedzieć. Dobra, przeładujmy tą. Dobra, kto to mnie tak napierdziela jeszcze? Mam być szczery. Dobra, kolejny nie żyje. Ładujemy, 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 żeby mieć... Fuck. Musiało. Dorzućmy jej tam trochę. Ciekawe, czy to je wykurzy w ogóle. Tak jest. Dobra. Netrunner mnie przegrzewa, ale ja to dojadę. Troszeczkę tymi granatami. Co tu jeszcze dostał? Ej, tylko tamta? No dobra. Nie pomogę się przebić tam niestety. Nie wiem, jak go dojechać. Dorzućmy mu tam.
Jest! Ale to była sroga rzeź. Ale podobało mi się. Dobra, wiem już na pewno jedno. Trzeba być bardzo, ale to bardzo uważnym i ostrożnym tutaj przy walkach. Nie mogę tak na pałę się wychylać i latać. Katany muszę używać w bardziej bezpiecznych miejscach. I już wiem, że muszę jeszcze rozwinąć sobie jednak te bronie normalne. Bo no, samą kataną nie wszędzie da radę. To może i da radę, ale troszeczkę trzeba było się jednak pomęczyć, wiecie? Sami widzieliście, no. Cześć, Rok. Przy każdej Adam. Możliwości. Jak to było? Naucz się sama rozwiązywać swoje problemy. Wychylenia się, no to już się kończyło jeden bardzo źle związany. Dla mnie. Zadowolona? Co z towarem do Sixth Street? Nasz już go nie dostarczy. Dużo przyjemnego lutu. Chapnijmy ile się da. Miło, że się o mnie troszczysz. Zastanawiałam się po prostu, czy bawiąc się w tędy, nie zapomniałaś mi wydać. Czyli tak jak gdzieś słyszałem, no trzeba być przygotowanym na kurde wszystko, nie? Trzeba być niestety przygotowanym na wszystko tutaj. Choć niestety, kurde, bardzo dobrze, mega siada gra. Mega siadają mi te walki. Cholernie dobrze mi się one podobają. No ale uczę się ich jeszcze, wiecie, uczę się ich jeszcze i już wiem, że trzeba przy nich z dobrą rozwagą i naprawdę dobrym dystansem podchodzić, nie na pałę. Ale będzie przyjemnego lutu do lutowania po odcinku. Łoż, już się nie mogę doczekać. Będzie przeglądanie z przelewanką i to wam pokażę, co z tego wy ten. Tutaj coś niebieskiego, muminu zielonego. Dobra, skoczmy do pana. Mam nadzieję, że to już koniec tego. Oczywiście ja bym strzelił szybkiego save'a, bo no namęczyłem się z tym. Jak? Ulżyło ci? Może trochę. Zjeżdżajmy stąd. No dobra, ale dalsze losy tej przygody poznacie w następnym odcinku. Ja w tym czasie ogarniam sobie ekwipunek, idę do wozu i zobaczymy co... gdzie nas poniesie z panem, co będziemy dalej robić. W takim razie mam nadzieję, że widzimy się jutro. Do zobaczenia. Cześć, siemaneczko.